Obóz powstał, tu gdzie teraz jest strefa, ale obozy w tym regionie nie były wyjątkiem, ponieważ nie opłata, całkiem niedaleko, mianowicie w Bierzycach, w podłubnickich Bierzycach powstał bardzo podobny obóz. W latem 1914 roku z sztabu okręgu przyszedł rozkaz, żeby przygotować teren pod obóz, ponieważ wiadomo, że Niemcy szykowały się do tej pierwszej wojny światowej. Pierwotnie włodarze miasta, mianowicie burmistrz Henszke, starosta Gottberg, stwierdzili, że najlepiej, gdy będzie to w Radurszcu. Jednak sztab nie wyraził zainteresowania z uwagi na to, że chciał mieć teren jak najbliżej jednostki 52. Pułku Andersleipena, czyli tam, gdzie jest obecnie Straż Graniczna. Decyzja zapadła, żeby wykonać obóz obok cegielni na terenie majątku Kamień. Pod koniec sierpnia zaczęto te przygotowania, ale 12 września trafiła tam pierwsza grupa jeńców rosyjskich, którzy zostali wzięci do niewoli po bitwie pod Tannenbergiem pomiędzy Niemcami i Rosją, sromotnie przez Rosjan przegraną. Około 1300 jeńców trafiło do Krosna, zresztą przebywali tutaj Rosjanie, bardzo dużo Polaków, wśród tych Rosjan, jak Państwo wiecie, pod zaborami byli i służyli również w armii rosyjskiej, byli tutaj również Anglicy, Francuzi, Amerykanie, było kilku obywateli RPA, byli Rumuni, także cała masa, cała mieszanka ludzi. To było takie małe miasteczko, gdzie elektryfikacją zajęła się firma Paula Zellera. Obiekt przy bramie właśnie jest z tej firmy Paula Zellera, maszyna rolnicza, bo był producentem maszyn rolniczych. Warunki, wbrew temu, co propaganda oficjalna mówiła, nie były wcale takie słodkie, ale oczywiście konwencja genewska zmuszała organizatorów obozu do tego, żeby dbali o komfort i o przetrwanie po prostu tych jeńców. Liczba się oczywiście zwiększała, ale jeńcy nie siedzieli sami sobie, ponieważ pracowali. Pracowali, mieli inspekty, mieli ogródki, ale również pracowali na rzecz miasteczka, robili różnego rodzaju remonty. Ta wieża, którą widzicie, ona nosiła nazwę Wieża Barbara, prawdopodobnie od imienia żony starosty Gottberga, a szaniec był nazywany szańcem Renaty. Takie nazwy oczywiście przyjęli sobie organizatorzy. Dwa tygodnie po przybyciu pierwszego transportu nawałnica nadciągnęła nad obóz. To wywołało niepokój żołnierzy rosyjskich, którzy w większości byli zawołonymi chłopami. Doszło do paniki, w wyniku czego, żeby zapanował pokój w obozie, strażnicy zaczęli strzelać, zginęło trzech rosyjskich żołnierzy, a przy okazji jeden ze strażników otrzymał zabłąkaną kulę i także zginął niejaki Schulz. Tak jak powiedziałem, małe miasteczko, czyli wszystko, czyli szpital, czyli świetlica, czyli czytelnia, czyli pralnia, plac apelowy, oczywiście pomieszczenia, gdzie mieszkali, w niektórych momentach były to nawet półziemianki. Obóz istniał teoretycznie do 1918 roku, czyli do zakończenia I wojny światowej, jak Państwo wiecie, 11 listopada, zakończenie wojny, podpisanie aktu kapitulacji w Compiègne. Natomiast tak de facto ostatni jeńcy wyjechali z tego obozu praktycznie na przełomie 20 i 21 roku. Zostawali tam już tylko praktycznie rosyjscy żołnierze, ponieważ znaczna część z nich nie chciała wracać do ojczyzny, ponieważ w tym czasie toczyła się wojna wewnętrzna, czyli rewolucja bolszewicka. Niektórzy z nich nawet tutaj pozostawali albo wyjeżdżali na zachód Europy. W 21 ostatecznie cały obóz rozebrano. To, co bardziej wartościowe, zajęła gmina, natomiast pozostałe elementy, typu właśnie drewno, zostało sprzedane na przetargu. Kupiła je spółdzielnia Neuland, to jest spółdzielnia przy dzisiejszym, niedaleko dzisiejszego osiedla Północnego, i też zapewne było to wykorzystywane do elementów budowy.